komendantów Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, przewodniczących rad osiedlowych sołtysów, przedstawicieli kaliskich mediów. Witam serdecznie wszystkich Państwa obecnych na sali noszącej imię prezydenta Ignacego Adama Bujnickiego. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Pan Marian Durlej, jeszcze przycisk kworum, jakbym mógł prosić o naciśnięcie. Dziękuję bardzo. Sesja nadzwyczajna jest niezbędna ze względu na to, że do 15 listopada mamy przedstawić Państwu projekt budżetu na rok 2020. Ten projekt musi być, w tym projekcie muszą być uwzględnione wskaźniki wieloletniej prognozy finansowej. Na tę chwilę no, te wskaźniki nie są możliwe do zrealizowania, ale żeby mogły być zrealizowane, proponujemy Państwu oddłużenie miasta o kwotę 13 milionów złotych. Pieniądze do tego oddłużenia będą pochodziły ze środków, które w ostatnim okresie czasu dostaliśmy na zadania już zrealizowane z naszych środków. I tak dotyczy to kwota z Funduszu Dróg Samorządowych ulicy Piwonickiej. Na tę inwestycję otrzymaliśmy 2 050 883 zł. Następna rzecz, następna inwestycja z Funduszu Dróg Samorządowych, to jest ulica Kordeckiego. Otrzymaliśmy 4 199 927. Kolejne rzeczy to refundacja środków na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków żłobków 604 400. Kolejna refundacja kompleksowej termomodernizacji budynków żłobków 134 500 i refundacja środków na dofinansowanie zadania zagospodarowania Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem 56 290. Z tych dodatkowych środków, o których teraz Państwu powiedziałam, uzbierały się dochody majątkowe w kwocie 7 milionów 46 tysięcy złotych. Do tego dołączamy przychody w kwocie 5 milionów 954 tysiące złotych. Są to wolne środki wygospodarowane z roku 2018, które można w tym roku było zadysponować w ten oto sposób. Dlatego też w sumie 7 milionów 46 tysięcy, te dodatkowe dochody majątkowe, jak i przychody 5 954 tysiące z wolnych środków, to jest łącznie 13 milionów złotych. To oddłużenie będzie polegało na tym, że dokonujemy jak gdyby wcześniejszej spłaty umowy kredytowej, którą zawarliśmy z bankiem Pekao S.A. i ta wcześniejsza spłata będzie w roku 2020 4 miliony 360, w roku 2021 4 miliony 360 i w roku 2022 4 miliony 280. W ten oto sposób zmniejszy nam się zadłużenie miasta, które gdybyśmy nie zrobili oddłużenia, stanowiłoby kwotę 274 miliony 983 200. Natomiast po oddłużeniu będzie stanowiło kwotę 261 milionów 983 257 zł. Proszę Państwa, ta sesja jest niezbędna, żeby po prostu projekt budżetu mógł być w prawidłowy sposób przygotowany na 15 listopada, bo ten projekt będzie Państwu przedstawiony najpierw Panu Przewodniczącemu, a potem będzie on omawiany na poszczególnych komisji, jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Co wpłynęło na to, że musi być ta sesja nadzwyczajna? Jeszcze chciałam powiedzieć, że to nie jest tylko sesja nadzwyczajna w mieście
Kaliszu, ale jeżeli chodzi o sprawy tworzenia budżetu na rok 2020, we wszystkich większych miastach jest ten sam problem, dlatego też sesje nadzwyczajne oprócz miasta Kalisza odbywały się również i odbywają się również w innych miastach. Na komisji tej wspólnej ja przekazałam informacje, jakich to miast dotyczą. Jeszcze kolejna rzecz, która wpływa na to, że musimy dokonać jak gdyby odłużenia, ale czym to jest spowodowane? Środkami, które otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. I tak na przykład udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2018 mieliśmy kwotę 147 milionów. W 2019 o 30 milionów mieliśmy większą kwotę, czyli 177 milionów. Natomiast na rok 2020 dostaliśmy 500 tysięcy mniej niż w tym roku. Zakładano, że skoro była taka jak gdyby wzrostowa sytuacja, że otrzymaliśmy w roku 2019 30 milionów w stosunku do roku poprzedniego, wobec powyższego szacunkowo określaliśmy, że może chociaż 25 milionów dostaniemy więcej niż w tym roku, a my dostaliśmy jeszcze 500 tysięcy mniej. Kolejna rzecz, która wpływa, czyli zmniejszony udział podatku w PIT-ie. Również inne zasady w tej chwili, które rząd przyjął, jeżeli chodzi o płace minimalne. Do tej pory płaca minimalna była określona wysokość, ale w skład tej płacy minimalnej wchodziła również wysługa lat, czyli tak zwane stażowe. Od 1 stycznia roku 2020 minimalna płaca będzie stanowiła kwotę 2600, ale nie włączamy do tej minimalnej płacy, zgodnie z tym, co rząd ustalił, w dodatku stażowego. Dlaczego ten PIT nam się tak zmniejszył? Wpływ na pewno na zmniejszenie tego PIT-u miały pociągnięcia rządu, to znaczy przedstawione w ustawach, że na przykład od 1 października PIT, czyli ten podatek, który płacą zatrudnieni pracownicy, z 18% zmalał do 17%, natomiast w roku 2019 wprowadzono również tak zwany podatek zerowy dla osób do 26 roku życia, czyli po prostu też tych dochodów nie ma. Nie ma budżet państwa, ale i my też nie mamy, którzy jak gdyby czekaliśmy na te pieniądze. To tyle tytułem wstępu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym, na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, otwieram 16. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 18 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Pozwólcie państwo, że dziś również będę zarówno prowadzącym sesję, jak i sekretarzem obrad. Przystępujemy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał w sprawie ad 1 zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, strony 1.8 materiałów sesyjnych. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2019 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Dariusz Godziński. Panie Prezydencie, Wysoka Rado, czytamy w piśmie, w którym prosi Pan o zwołanie tej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, po którym się Pan podpisuje, że 15 października minister finansów, właściwie do spraw finansów, poinformował Pana
o wysokości udziału w podatku PIT w 2020 roku, który mają być niższe od tegorocznych o 500 000 zł. I jest to, cytuję dla Pana, dużym zaskoczeniem, gdyż do tej pory co roku utrzymywaliśmy zawsze większe kwoty udziału w stosunku do roku poprzedniego. Ja tu widzę dwa zaskoczenia. Pierwsze moje zaskoczenie to jest takie, że Pan się temu dziwi, a drugie zaskoczenie, że bilans tej obniżki jest tylko per saldo 500 000 w stosunku do roku obecnego. Ponieważ 23 lipca, dokładnie 23 lipca, eksperci Związku Miast Polskich opublikowali swoje wyliczenia i badania, z których wynikało dokładnie, że miasto Kalisz w związku ze zmianami w systemie podatkowym będzie miało uszczuplone przychody z wpływu z podatku PIT o kwotę wyliczoną dokładnie co do złotówki, co do grosza. Jest to kwota 22 255 848 zł i 92 grosze. Nie wiem, czy ktoś w ogóle się tym komunikatem w mieście przejął, ale ja uważam, że budżet to nie tylko bieżąco księgować, co wpadnie, to w tabelę wstawiać, tylko trzeba tymi finansami w jakiś sposób zarządzać. I jeżeli od lipca wiemy o takim uszczerbku, to ewentualne zaskoczenie może być takie, że per saldo to jest tylko 500 000 zł, bo ja się obawiałem, że to może być kwota znacznie wyższa. I to w porównaniu z nowymi zasadami obliczenia płacy minimalnej powoduje bardzo istotne zagrożenie dla płynności finansowej miasta oraz zachowania reguł dotyczących zadłużenia i wyniku operacyjnego. Budżet na 2020, jak Pan pisze, jest zagrożony. Proszę Państwa, w historii samorządu nie pamiętam kalickiego takiej sytuacji, że trzeba na tydzień przed ustawowym terminem podpisania projektu budżetu na rok następny pilnie zwołać nadzwyczajną sesję Rady Miasta, aby spłacić zadłużenie, które robiliśmy w maju tego roku przy ostrych głosach sprzeciwu, że 47 milionów złotych kredytu jest za duże, to za duża kwota, niepotrzebna, nie do wykorzystania i kwota, która może psuć parametry budżetu przyszłorocznego. Tylko nikt nie słuchał nas i nikt nie posłuchał też ekspertów Związku Miast Polskich z lipca tego roku i mamy taką sytuację. My czujemy powagę tej sytuacji i my sprostamy tej powadze sytuacji, zagłosujemy za tą uchwałą, tylko chcielibyśmy mieć takie poczucie, że leci z nami pilot, a od 5 lat takiego poczucia nie mamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby się ustosunkować? Pani skarbnik, proszę bardzo. Szanowni Państwo, to nie jest nowa sprawa w tym roku, bo chciałam przypomnieć, że w roku 2012 18 milionów oddłużaliśmy, w roku 2015 10 milionów oddłużaliśmy i w tym roku chcemy 13 milionów oddłużyć. Dlaczego? Dlatego, że po prostu wcześniej, o czym wspomniał Pan Radny, kiedy Związek Miast Polskich wyliczał pewne kwoty, jakie nie będą przydzielone poszczególnym miastom, nam właśnie określono, że będzie to kwota 20 na okrągło 3 miliony złotych. Wobec powyższego było to niezbędne do rozmów w Sejmie z rządem, dlatego i z parlamentarzystami, żeby w ramach tych utraconych udziałów w PIT-cie jakaś rekompensata była wypłacona. My nie mogliśmy wtedy przyjmować takich wielkości, że o tyle będzie mniej, dlatego że to był szacunek dokonywany przez Związek Miast Polskich. Dla nas podstawą jest dopiero to, kiedy dokument przychodzi z Ministerstwa Finansów i określa nam wysokość właśnie udziału w podatku
podatku dochodowym od osób fizycznych i to właśnie odbyło się 15 października. Dlatego też w tym momencie, w czasie wykonywania tego projektu budżetu okazuje się, że poszczególne wskaźniki, których wcześniej nie mogliśmy przewidzieć, no one po prostu nie spełniają wymogów określonych wieloletnią prognozą finansową. Proszę Państwa, tak jak wcześniej powiedziałam na komisji, nadzwyczajne sesje były zwoływane teraz w miesiącu październiku i listopadzie. W Skawinie, Zielonej Górze, Częstochowie, w Toruniu, w Tarnowie, Ostrołęce, Grudziądzu, w Radomiu, w Jarosławiu, w Wejherowie, w Świnoujściu. Czyli to nie jest tylko sprawa miasta Kalisza. Zresztą Państwo, którzy śledzą te tematy, to w każdym bądź razie wczoraj też, bo to na co dzień jest na tego problem tworzenia projektu budżetu, poruszany nie tylko u nas, ale we wszystkich miastach, gdzie wczoraj też była ogromna dyskusja i ogromne niedobory przekazywane przez samorządowców, żeby po prostu projekt budżetu stworzyć zgodnie z regułami przyjętymi przez przepisy ustawy o finansach publicznych i wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Ad 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2019-2038, strony 9-37 materiałów sesyjnych. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF, które wprowadzono na podstawie wniosku dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Komunikacji. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu dzisiejszym. Projekt uchwały wraz z autopoprawką w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej. Natomiast całościowo projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, najpierw proszę o przegłosowanie autopoprawki. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma głosów wstrzymujących się. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma głosów wstrzymujących się. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 16 nadzwyczajnej sesji. Następna, 17 sesja, odbędzie się 28 listopada 2019 roku o godzinie 9. Dziękuję bardzo.